Dzień dobry, moi kochani. Witam was serdecznie w kolejnym dniu w Minecrafcie. Mamy dzień 22. Nie wiem, czy już się zaczął, czy dopiero się zaczyna. Nie, już się zaczął 22 dzień. I stworzymy sobie dzisiaj miejsce do ulepszania tych naszych broni, zbroi i tak dalej. Tak to wygląda. Stół do zaklinania. O, dokładnie tak to się nazywa. Przyniosłem ostatnio tą skórę. Trzciny niestety za dużo nie mam. Nie wiem, gdzie te książki odłożyć, tutaj może. Ale dopiero sobie nasza trzcina rośnie, więc jak urośnie, to będę mógł stworzyć więcej książek, biblioteczki i tak dalej. A na ten moment mogę ją chyba już rozsadzić tutaj troszkę jeszcze, co? Tak, weźmy sobie to wszystko i rozsadźmy, gdzie się da. Okej, trzcina rozsadzona. Będzie to sobie rosło, jeszcze powinienem do płotek dokończyć dookoła, żeby nie wypaść podczas zbierania, ale na ten moment niech tak zostanie. A my sobie znajdziemy gdzieś miejsce na ten stół. Może tutaj jakoś wejście zrobię. Tak, tutaj zrobię wejście. No i też miejsce na biblioteczki. Tak więc zabierzmy się za kopanie. Okej, na ten moment wygląda to mniej więcej tak. Tutaj mam za mało tych bloków, żeby zrobić to jakoś fajnie. Chodzimy sobie na światełko na górze, nie wiem, czy nie za nisko troszkę, ale niech będzie. Podłoga z desek zwykłych i tutaj po bokach będą te biblioteczki wszędzie. Czyli 9, 9, 9 potrzebujemy. No to trochę będzie tych książek potrzebnych. Mam nadzieję, że ta skóra, którą tutaj mam, 33 sztuki starczy. To jest jedna skóra na jedną książkę. A trzy książki potrzebne są na jedną biblioteczkę bodajże. No to na pewno nam nie starczy. Dobra, moje konie, jak trzcina sobie tutaj rośnie, to przyszedł czas na ponowne pójście do piekła. Ponieważ musimy zdobyć, znaleźć tą twierdzę, zdobyć netherite, czy jak to się tam nazywa, nie mam pojęcia, jak to się zdobywa na razie, czy wykopuje, czy zdobywa jakoś normalnie. I wiem, że z tego da się ulepszyć diamentową naszą zbroję do tej netherite'owej. Netherite'owej, nie mam pojęcia. Tak więc idziemy, musimy znaleźć twierdzę, no i chciałbym jeszcze sobie zrobić ten stół do miksowania miksturek, więc to też potrzebna nam do tego twierdza, bo tylko w twierdzy chyba można to znaleźć, tak więc hop. Jeszcze musiałem się wrócić po drzwi żelaznej, guziczek i zapalniczkę, bo słyszałem, że najlepszym sposobem jest stworzenie tam w piekle sobie takiej alabazy na wejściu i zamknięcie się tymi żelaznymi drzwiami. No to nikt tam na pewno nie wejdzie. Tak samo z tej strony lepiej by było zrobić jeszcze, ale myślę, że wystarczy z tamtej. Cholera, zrobiłem sobie tylko jeden guzik, a będą potrzebne dwa. A jak to postawię, wyjdę, to potem się nie dostaniemy. Tu chciałem sobie takie ładne okienko zrobić, ale musiałbym mieć jakieś żelazne kraty czy coś takiego, bo jak tu gaz będzie leciał, to mnie ustrzeli przecież. Tak więc na razie zostawię takie pojedyncze. No i od góry się oczywiście też trzeba zamknąć. No, wygląda to tak. Jeszcze postawię tu świeczkę na wejściu. Z tej strony nie ma przejścia. Ustawiłem tam wszędzie code bloka. Wiecie co, tu jednak też postawię, tak dla bezpieczeństwa, tylko nie wiem jak stąd wychodzić, więc muszę jakoś ogarnąć guzik. A żeby stworzyć guzik, muszę mieć przetopiony bruk, więc troszkę chyba nie teraz. Na razie wyjdziemy sobie normalnie. O, wyjdziemy tak boczkiem i zastawię tutaj, a ja w drodze powrotnej klikamy guzik i wchodzimy. Dobra, muszę się jakoś dostać do tej twierdzy, nie mam pojęcia gdzie ona może być. W tamtą stronę daleko szedłem, tam też, więc pójdziemy sobie jakoś gdzieś tam. Robię bardzo bezpieczną rzecz, czyli buduję sobie most. Jakby ktoś we mnie teraz strzelił albo puściłbym kontrol, to by było po nas i po naszym całym hardkorze. Kurde bolek, no. Miałem jak to się nazywa? Golden ingot? Bryłki złota. Nie myślałem, że jak trzymam tak i kliknę Q, to wywali się jedna sztuka. Chciałem mu rzucić. Czy ja kliknę? Bo kontrol trzymałem, ja pierdziele. I wrzuciłem mu tam prawie 40 sztuk do lawy. Brawo ja. O, dzień dobry. Witam serdecznie, proszę. To dla pana. Aha, dla ciebie właśnie, no. Co jest? Dlaczego uciekasz? Czy ja mogę ci to dać, czy po prostu tylko kół mogę rzucić? Chyba tylko rzucić mogę. O, zabrał i ucieka. Skopaniec. Ale jeżeli był tutaj ten mały, to może być ich więcej w takim razie. O, cholera, gast. Niedobrze. Dobra. Oh shit.
Dobra, wycofajmy się stąd. Niby da się odbijać te pociski, ale... Ała. Chyba to nie do końca działa. Tak jakbym chciał. Prawy. Nie działa. Zniknął? Odleciał gdzieś. Nie martwiło mnie to, że mnie trafi ten pocisk i oberwę HP, tylko to, że rozwali pode mną... Jak to się nazywa? Netherrack, o. I wpadniemy do lawy. Tam jest kolejny ten świniak, zobaczcie. Więc musi ich tu być gdzieś więcej, albo spadły z jakiejś wysokości. Oho, endermanik. Dobra, czyli mamy znowu to miejsce z endermanami, te drzewka. Niby najspokojniejszy biom w tej krainie. A ten enderman zaatakował mnie wtedy tylko dlatego, że go zaatakowałem sam. On chciał tylko podbiec i się przywitać. Można tutaj perły podrobić, które mi się na pewno przydadzą, ale... Pierwsze co zależy mi na znalezieniu tej twierdzy, więc chyba nie będę z nimi na razie zadzierał. Dobra, przetestujemy sobie łódkę, bo wiem, że da się do niej wsiąść i zeskoczyć bez fall damage'u. Zgadza się. Drzewa trochę zbiorę, może mi się przyda. Nie wiem, jakiś crafting zrobić, coś takiego. Lepiej mieć niż nie mieć. No i kolejnym sposobem na fall damage jest zbieranie tych roślinek. I one są nawet lepsze. Paczone korzenie? Nie, tego nie chcę. Tu zamiast wody sobie damy. Jak spadamy, to po prostu pod siebie, tak jak wodę lejemy poza piekły, stawiamy pod siebie po prostu to i to nas spowalnia. O. Czyli trzeba to mieczem chyba ścinać. I druga opcja, co możemy tym robić, stawiać to pod sobą i się wspinać do góry po prostu. Działa to jak drabinki. Fajna opcja. A to co to jest? To są chyba te świniaki straszne. To będzie trudny biom. Nie wiem, czy z tych grzybów coś się robi, jakieś mikstury? Pewnie tak, z tej trawy pewnie też. Tak więc wolę to pozbierać. Mieć niż nie mieć. Też się dowiedziałem, że te świniaki, jakim się da złoto, to handlują między sobą. Trzeba je do dołu jakiegoś zamknąć i wtedy dostajemy z nich, od nich przedmioty. Więc to też może być dobra opcja, tylko... nie wiem, czy te ingoty, czy sztabki trzeba im dać. O, dzień dobry, proszę. Proszę. Ej! Oła! O ty cholera. Czemu ty mnie bijesz? Przecież ja ci chciałem złoto dać, chamie ty. Ja pierdzielę. Pamiętam. Dobra, już wiem. Zróbmy sobie szybko crafting. Postawmy go i my musimy mieć jakąkolwiek część złotą, żeby one nas nie biły. Dobra, zrobię sobie buty po prostu. Złote. Nie wiem, czemu zawsze każdy hełm robił, ale... Dobra, zrobimy buty. One dają jeden zbroi. Moje dają trzy. A hełm daje dwa zbroi. A ten legendarny diamentowy też daje trzy. Więc dlatego bardziej opłaca się hełm. Dobra, niech będzie. I teraz teoretycznie nie powinny nas bić, chyba że jak zabiłem tego jednego, to one już są wkurwione na mnie. I będziemy mieli problem, ale liczę na to, że nie. Dobra, przetestujmy teraz to pnącze. Uwaga. Stąd się chyba nie zabije, nawet jakbym nie użył tego. Uwaga. Kurwa. Próbę numer dwa, bo chyba nie można trzymać prawego przycisku myszy, tylko trzeba klikać, tak więc hop. I prawy. Dobra, działa. O, dzień dobry. Czy ty mnie zaatakujesz, przyjacielu? Dzień dobry. Nie, chyba mnie nie atakuje. Jezu, nie krzycz na mnie. Czy ja cię mogę do łódki wsadzić, tak w ogóle? Kolego? Czekajcie. Łódkę postaw. Chodź tutaj, przyjacielu. No, wejdź do łódki. Nie. No, nie mogę postawić łódki. O, patrzcie, jest w łódce. Teraz mogę co, wsiąść z nim do łódki i płynąć. I mogę go przemieszczać, zajebiste. Tak jak da się villagerów przemieszczać. Aha. Dobra, zrobimy sobie jeszcze... O! Tego się nie da łódki robić, fuck. Czy jakoś inaczej się łódkę robiło? Nie, no tak, normalnie. Dobra, mam jeszcze 5 sztabek złota. Spróbujemy pohandlować tutaj z nimi jakoś, tylko muszę drugiego znaleźć. Ohohoho, jest, ale jest też ten świniak, cholera jasna. Dobra, z nim nie chciałbym się bić. Ale on chyba chce się ze mną bić, tak jest. Dobra, chodź tu, świniołaku. O, spadła. Wiem, że z ciebie wypadają... O kurde, mocny jest. O. Z niego wypada skóra właśnie, ale...
Ty mnie nie zaatakujesz? Halo, dzień dobry. Nie, nie zaatakujesz mnie. Dobra, chodź ze mną. Ja dam ci złoto. Uiii. Raz, róbmy tak. Rozwalę teraz. O cholera, o cholera. O cholera. Zostaw mnie, mam jedno serduszko, moi drodzy. Uważajcie z tymi łódkami. Nie wiem, czy coś mogę zrobić, żeby on mnie teraz lubił, czy on mnie lubi, czy już mnie bardzo nie lubi, czy... No, pokaż, czy mnie lubisz, czy mnie... Nie, chyba już mnie lubi, okej. Okay. Dobra, wsiadł mi kolejny do łódki, ojojoj, tam jakiś knur na mnie czeka, dobra. Z tobą się nie chcę na razie bawić. Jedziemy sobie łódeczką tu przed siebie. Mhm, teraz siedzą razem w łódce, no ciekawe. Dobra, daję mi po sztabce złota. Jak ich teraz z tej łódki wygonić, cholera jasna. O! Handlują ze sobą, patrzcie. Czyli dał mi skórę jeden. Masz jeszcze jedną i jeszcze... A to nie wiem, czy ich dwóch musi być. Po prostu może jak mu damy złoto, to on nam coś oddaje za to. O, patrzcie, dostaliśmy jakieś losowe rzeczy. Fajnie. Dobra, dali nam jakieś śmieci poza skórą. Jeżeli ciągle dawaliby mi skórę, to by było fajnie, ale muszę mieć dużo... Dużo tych. Fajnie, że oni w łódce sobie siedzą i teraz mi stąd nie wyjdą. Więc to jest dobra opcja. Muszę mieć więcej łódek i z nimi handlować. No i złota oczywiście, bo złoto już mi się skończyło. A tobie jak to dam, to... Nie, nie da się tobie tego dać. Da się tobie to tak rzucić i ty to podwalisz. Dobra, tutaj są te świniaki i nie wiem, czy ja... One mnie same na pewno zaatakują. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Tyk. Sto, kurde, ten mały świniak obrywa, ja chciałbym tego dużego tylko bić. I on nawet nie podchodzi, zobaczcie. Albo go zblokował tamten mały. Dobra, zabity. Z tego małego chyba nic nie wypadnie, co? Z tego mięso i skóra wypadła. Na skórze mi zależy mocno. Chociaż skrów też wypada, więc to nie jest jakieś istotne. O, cholera, gdzie tu? O, już nie mam strzał, dobra. Ujojojojoj, ten świniaczek tu biegnie. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, szukam tylko twierdzy. O, oh shit, idzie tu. O, oh shit, o, oh shit. Jest, moi kochani. Mamy twierdzę. Mam nadzieję, że to jest twierdza. Nie no, tak wygląda, chyba powinna być. O, oh shit, Blaze, dobra, to jest twierdza. A, ja mam chyba jedną strzałę tylko. Tak jest. Dobra, muszę się tam... O, podpalił mnie skurczysyn, no. Dobra, klikamy F3. Robimy screena. Tam jest ten wielki, patrzcie, z mieczem. O, cholernik jeden. A, to mogę się dostać po prostu schodząc na dół. Dobra. Tylko tu są ci czarni rycerze, ja nie chcę z nimi mieć nic wspólnego na blisko. Więc powinienem tu wrócić po prostu z łukiem. Zrobiłem sobie tu schodki, ale wiecie co, nie, nie będę ryzykował. To jest hardcore, serio, wracam do bazy i przejdziemy tu jeszcze raz z pełnym arsenałem strzał. O tak. Dobra, i widzę, że tu jest jeszcze świniak, więc damy mu złoto. Co nam da za to? Daj mi coś. Daj mi coś. O, co to? Płaczący obsydian. O, cholera, tego nie znałem. Daj mi jeszcze coś fajnego. Neterowa cegła. What the fuck? 10 widmostrzał? Co to jest? 14 bryłek żelaza. Obsydian. Wow, spadaj. Ciekawe, czy da się coś zrobić, żeby te mnie nie biły. Knury. Chodź, dam ci złota. Znowu neterową cegłę dostałem. Ja pierdzielę. Czy to jest... Neterowe cegły. Nie, to nie jest neterit chyba, co? Na pewno nie. Dobra, już jestem przy tym biomie z Endermanami. Więc jeszcze został kawałeczek. Dobra, i wiem, że jest taki sposób na Endermany, to będzie ryzykowne, no ale... Trzeba tak zrobić. Spójrz się na mnie. Dobra, i on tu nie podejdzie. Okej. Okay. Raz. O, jest nasza baza. Teraz tylko się jakoś przekopać albo znaleźć miejsce, gdzie ja się wcześniej przekopałem. Dobra, zrobiłem sobie takie przejście jeszcze tutaj. A, jedno było obok, dobra. Nieważne, potem to obuduję jeszcze, żeby ten most był bardziej bezpieczny, ale na ten moment mi to w zupełności wystarczy. I tu zrobimy sobie drugi guziczek z drewna. A tu postawię crafting. I może zrobię jakąś skrzynkę.
Dałaby się tutaj. Dobra, tutaj tak samo z tej strony zrobiłem sobie domek, powiedzmy, przy tym portalu. Tu jeszcze podłogę można zmienić, skrzynkę jakąś dostawić, tutaj dwie pary drzwi wstawić. I myślę, że będzie elegancko. No mamy 24, prawie 25 dzień, a tutaj ta trzcina to za bardzo nie wyrosła. Chyba jak mnie tu nie ma, to ona zaprzestaje pracy niczym polscy robotnicy, gdy szef wyjeżdża. Nie wiem, czy to się opłaca, ale naprawimy sobie kilof. Też mógłbym zrobić kolejny w takim razie. To się... Chyba gra nie warta świeczki. Tak, stwórzmy kolejny, bo tutaj... I tak on nie jest ulepszony w żaden sposób, więc bez różnicy. Żeby się nie okazało, że nagle mi po prostu go potrzeba. A jak będziemy mieli dwa tak samo rozwalone, to można je połączyć. A teraz idę pozbierać trochę żwiru. A raczej ze żwiru musi mi wypaść... Jak to się nazywa? Drobina strzał. Wiecie, o czym mówię. Stawiłem sobie tutaj te trzy bloki płaczącego obsydianu. I zobaczcie, z niego tak cieknie taka maś. Fajnie to wygląda. Okej, 13 krzemieni udało mi się zdobyć. Wracam zrobić strzały. Tak sobie pomyślałem, że może pójdę do tej wioski. I może któryś z wieśniaków będzie chciał się zamienić. Coś na papier albo coś na książki. Może już gdyby było jeszcze lepiej. Bo z tą trzciną to powiem wam, że wolno to rośnie naprawdę. Chyba, że tutaj jesteśmy w tej krainie, no to wtedy to jakoś idzie. Dobra, mam 52 strzały i wiem, że jak otoczę to jasno pyłem. Z każdej jednej strzały dostajemy dwie, więc można to pomnożyć, tylko ja nie mam tyle tego pyłu. Tutaj u wieśniaków to możemy tylko dać szmaragdy za chlebek, na przykład dać marchewki za szmaragdy. Czyli można by hodowlę marchewek zrobić i dostać dużo szmaragdów. Mamy gościa, który wiatr z dorszem może nam dać. Albo dorsze. Co jest? Spokój. A ty? Nici za szmaragd. Albo trzy szmaragdy za wiatr z dorszem. Po co mi wiatr z dorszem, chłopie? No powiem wam, że tutaj niestety sami wieśniacy są. Jeżeli wiecie, to dajcie mi znać, co trzeba zrobić, żeby ci wieśniacy zamienili się w jakichś innych. Na przykład w kowala, w jakiegoś zwykłego... Jakiego, wiecie, do handlowania, a nie wieśniaka albo rybaka. O, tu mamy tego gościa z lamami. Napełnia butelki wodą. Za trzy szmaragdy może nam dać takie rzeczy. To średnio mnie to interesuje. O cholera, tam jest kolejna wioska. Dosłownie obok. Muszę zobaczyć, może tutaj będą zwykli handlowcy jacyś tacy. Okej, żyję. O cholera, ile tu jest domków. Czy tu ktoś mieszka? Tak, tutaj na pewno ktoś mieszka. Bo wszędzie są domy, ja pierdziele. Zbiorę tego trochę czego się robi chleb. Porobimy sobie chlebki, bo już mi tylko 19 zostało. O, siodło, moi drodzy, ale zarąbiście. Tu niestety chyba znowu sami wieśniacy będą. Mam nadzieję, że nie. Dawaj. Ten może nam skórzane te zbroje sprzedać, to ja nie chcę. Kurwa, dawaj mi przedmioty. Kamie. O, tu jakieś banery są, patrzcie. Chlebki i skórzana czapka. Nic ciekawego, a to co jest to? Gładki kamień. Dobra, prześpijmy się. Będzie przynajmniej słoneczko. O, napraw i usuń zaklęcia, biorę to. Może się przydać. Wędzarka? Też wezmę. I kolejne siodło, moi drodzy. Pięknie. Kiedyś takie ładne wioski były. Wszędzie byli kowale. Te biblioteczki były do zebrania. A teraz? Nic tu nie ma. Wszyscy farmerzy. O, tu kilka kartek jest. Bo to był kartograf, więc... Może dlatego. Kartograf powinien mieć więcej tych ksiąg i wszystkiego. No niestety, w tej wiosce też nic nie było związanego z książkami, tak więc wracam. Zabiłem po drodze jeszcze kilka koników. I mamy 17 skóry. No. Nie pracujemy, no musimy sobie jakoś poradzić bez tego. Najwyżej poczekam kilka dni, aż będzie ta trzcina szybciej rosła i rosła i rosła. I w końcu postawimy zaklinarkę, żeby zaklinała na 30 poziom. No, wróciłem i mamy siodło. Więc nałóżmy sobie na naszego rumaka i w końcu będziemy mogli
na nim jeździć. Aha, ole, on zasuwa. Musimy dróżki jakieś porobić chyba. Okej, okay, teraz mam dużo chlebków, mięsa też jest sporo, wszystkiego tutaj w sumie, więc będzie co jeść. Okej, okay, mamy pierwszą biblioteczkę, ustawmy ją sobie tutaj. No i co? Czemu od tego literki takie nie lecą specjalne do tego stołu? No nic, na dzisiaj kończymy, mamy dzień 26, czekam aż mi ta cała trzcina wyrośnie. Trzymajcie się cieplutko i dobranoc. No tak, w dzień nie pójdę.